23 dzień kwietnia 2022 rok. Jesteśmy w Bielsku Białej. Przed nami spotkanie w ramach 25. kolejki trzeciej ligi, trzeciej grupy, Śląsko-Polskiej Piłki Nożnej. Na ten mecz rekordu Bielsko-Biała z fotohigieną błyskawicą Gać zapraszają Państwa Bogusław Matloch i Rafał Kędzior. Całkiem udany debiut w wyjściowej 11, prawda? Tak sądzę. Tym bardziej wynik na plus. Całe 90 minut. Od czasu do czasu byłeś również widoczny z przodu. Starałem się pomóc kolegom z przodu. Myślę, że zadanie z tyłu również zostało wykonane. Najpierw w tył, później przód. Powiedz, stresik przedmeczowy był, kiedy dowiedziałeś się już o tym, że wychodzisz w podstawowym składzie? Przy pierwszym podaniu wszystko ze mnie wyleciało. Czułem się super. Jak domyślam się, liczysz na kontynuację, jeśli chodzi o ustawienie w wyjściowym składzie rekordzistów. Zrobię wszystko, żeby tak było. Czego serdecznie życzymy. Dziękuję bardzo. Teraz świetnie Nowak zostawił piłkę. Muszę, Mucha potrafi też uderzyć. Tymczasem goście. Znów podłącza się tutaj z lewej strony Skowron. Schodzi do środka. Skowron, uderzenie! I takie uderzenie na ładną paradę dla Jakuba Szumery. Oglądamy tę akcję jeszcze raz. Szedł do środka, no było tutaj troszkę miejsca. Fakt, uderzenie z dystansu. Gdyby ta piłka jednak szybowała nieco wyżej, mógłby mieć problemy młody bramkarz rekordu. Kolejna, teraz Orzechowski rozpoczął ten atak. Feruga. No próbują tutaj zawodnicy z Gaci na pewno. Tak, poczuli się troszkę pewnie, zobaczyli, że są przestrzenie, w które mogą wbiec, ale teraz Kasprzyk, zawahał się bramkarz, pośliznął się bramkarz, co zrobił Kasprzyk? Miał tyle opcji, wybrał chyba najgorszą. Pomocnik rekordu, jest piłka zagrana w szesnastkę, kto przejmie? Jeszcze Feruga przed rywalem, Feruga uderza zewnętrzną częścią, chyba za mało dokręcił tę piłkę, za mało poszukał tego dalszego słupka, bo to uderzenie było, jakby sens był dobry, tylko szkoda, że nie zawinął nieco mocniej. Chyba widział tą przestrzeń tam otwartą, ale tak nie dokręcił. Tak, no, czas najwyższy chyba uruchomić nieco lewą stronę w drużynie rekordu, bo no, za chwilę tu akumulatory Szymka Noconia mogą... A teraz jest szansa, Kasprzyk faulowany, będzie jedenastka dla rekordu, nie ma wątpliwości arbiter. Piotr Wojciechowski w bramce. Naprzeciwko niego Tomasz Nowak. Tomasz Nowak czy Wojciechowski? Nowak! Spokojnie, pewnie. 1-0 dla rekordu. I w tym momencie po raz ostatni, praktycznie równo w 45 minucie, gwizdże arbiter, aby oznajmić koniec pierwszej części gry. Sprawdzamy teraz, jak mocno świętował tą swoją osiemnastkę. Zobaczymy, jak będzie prezentował nam się na murawie. Daniel, długo przyszło czekać na to wiosenne zwycięstwo rekordzistów. Myślę, że chyba trochę za długo, ale gdzieś to wszystko, no tak musiało być. No taka jest piłka. Nie, wydaje mi się, że trochę pocierpieliśmy. Też wiadomo, nie ma, wszystko nie było dzisiaj perfekcyjne, ale to co najważniejsze, 3 punkty zostają na rekordzie. W tak zwanym międzyczasie czołówka ligowa no już nam odjechała, zdaje się, bezpowrotnie, ale cieszą te 3 punkty, bo dają wreszcie głębszy oddech. Czy na pewno jest to dla nas pozytywny kop i po to graliśmy w każdym meczu, żeby wygrywać. No nie zawsze się udawało gdzieś i mi, i całym zespołowi, gdzieś na pewno trener też myślał, jak to rozegrać. Szukaliśmy, gdzie jest największy problem, czy znaleźliśmy, nie wiem, najważniejsze 3 punkty. No i nie da się ukryć, bardzo efektowne bramki będące twoim udziałem. Znaczy na pewno mnie to cieszy. Dla mnie najważniejsze jest wynik, a przy okazji no, to, co dam od siebie, no to też na plus. Ale więcej muszę dawać jeszcze chłopakom, bo młodszym, którzy gdzieś to mogą podpatrzeć, ja mogę im pomóc i to tego od siebie oczekuję tutaj, a myślę, że z dnia na dzień jest tego więcej. Spoglądając na wasz kalendarz, terminarz gier kwietniowo-majowych niesłychanie napięty. Fajnie, no, środa, sobota, bez treningów, mecze, także to jest największa radość. Największe, najlepsze tygodnie w piłce nożnej, więc tylko grać, odpoczywać i byle, żeby z każdego meczu przyjeżdżać z punktami, najlepiej z 3. No, na przykład już w środę z Olimpijskiej w Bytomiu. Na pewno fajny mecz przed nami. Polonia przegrała z Zagłębiem. Myślę, że bardzo kluczowy też mecz. Ale co, jedziemy do Bytomia po 3 punkty.
No i teraz mogą jeszcze dołożyć jedną bramkę. Żołna wbiega w pole karne. Wróbel nie poszedł w ciemno, ale mamy rzut karny, bo był tam faulowany przed momentem zawodnik rekordu. Filip Waluś podchodzi do jedenastki. Ciekawe rozwiązanie. Popatrzmy. Filip Waluś strzela i broni ten strzał. Piotr Wojciechowski. Trzeba się cieszyć, że drużyna wygrała rekord. Bielsko-Biała dzisiaj pokonuje Fotohigienę Gać 3-1. Podsumowanie tego meczu, Bogdan, już zrobiliśmy, a zatem widzą Państwo strzelców bramek. Daniel Feruga razy 2, Tomasz Nowak 1 gol z rzutu karnego. Jeszcze niewykorzystana jedenastka przez Filipa Walusia dla rywali. Odpowiedział Łukasz Orzechowski. No i cóż możemy powiedzieć? Do zapamiętania 3 punkty dla rekordu, dla Filipa Walusia do zapamiętania, że lepiej w takim meczu nie trafić, a potem całe życie strzelać karne w ważnych momentach przez całą karierę, bo wierzymy, że taka jest przed tym młodym zawodnikiem.